Cześć, tu pan Belfer, najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! Witaj, misiu i wiewiórko. Teraz porozmawiamy sobie o tym, z czego zbudowane są atomy. A dokładniej dowiesz się, jak zbudowana jest materia, co wspólnego ma atom z pierwiastkiem chemicznym, co i gdzie znajduje się wewnątrz atomu, o co chodzi z tymi izotopami, co kryje się pod symbolami E, A, Z oraz czym różni się liczba masowa od masy atomowej. A GIF ma trochę wkręcić Cię w to, o czym będziemy rozmawiali. No to zaczynamy. No właśnie, faktycznie cała materia, która nas otacza, jest zbudowana z maleńkich ziarenek, które nazywamy atomami. One mogą łączyć się ze sobą, tworząc cząsteczki. Dowodem na to zjawisko jest nic innego jak popularna dyfuzja. Słuchajcie, dyfuzja to jest właśnie. Co to jest dyfuzja? Dyfuzja to jest zjawisko samorzutnego, czyli dziejącego się samoistnie, mieszania się substancji, które są w bezpośrednim styku. Tutaj widzicie na tym GIF-ie, nie wiem, być może jakąś kroplę farby czerwonego koloru, która jest wpuszczona do wody. I widać, jak ten czerwony barwnik rozprzestrzenia się samorzutnie między cząsteczkami wody. Moglibyśmy powiedzieć, że wnika w puste przestrzenie, które są między cząsteczkami H2O właśnie tutaj w tej szklance, zlewce. Tutaj widzę, że to jest zlewka. Czyli gdyby materia była lita, czyli połączona ze sobą bez żadnych pustych przestrzeni, to w tym momencie niemożliwe byłoby na przykład takie zjawisko jak rozchodzenie się zapachów, jak wiecie, mama piecze pyszne ciasto i czujecie, wchodząc do domu ze szkoły, że będzie pychotka jakaś do popołudniowej kawy na przykład, nie? Albo, nie wiem, przykładowo bierzecie kąpiel, wlewacie te wszystkie aromatyczne olejki do wanny, a potem po całym mieszkaniu czuć, że za chwilę będziecie brać sobie domowe spa w tych wszystkich olejkach. I to jest właśnie zjawisko dyfuzji. No, gdyby nie było tych pustych przestrzeni, to nic nowego nie mogłoby się dostać na przykład, tak? Tak z powietrzem nic by nie było w stanie się wymieszać, a przecież dobrze wiecie, że samo powietrze jest mieszaniną gazów. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o to, że świat zbudowany jest z atomów, to musimy być świadomi tego, jak bardzo małe one są. Nie będę tutaj rzucał żadnych cyferek, ale pogadamy sobie o tym, co by było gdyby. Wyobraźcie sobie, że taki niewidoczny gołym okiem atom, gdybyśmy teraz za pomocą jakiegoś magicznego zaklęcia spowodowali, że urósłby do wielkości pomarańczy. No i jaka jest wielkość pomarańczy? No gdzieś powiedzmy jak moja pięść. Czyli gdyby atomy były wielkości mojej pięści, to proporcjonalnie wszystko, co jest zrobione z atomów, musiałoby też wzrosnąć. No to wyobraźcie sobie, że wtedy pomarańcza, którą znacie na co dzień i stoi sobie przed świętami na waszych pewnie półkach albo stolikach, gdzieś tam jak wracacie do domu, no to pomarańcze byłoby wielkości naszej planety Ziemi. Dlatego, że atomy, które tworzą tą pomarańczę, też byłyby proporcjonalnie większe i to wszystko musiałoby być jeszcze większe. No i tak o to chodzi. I teraz musicie sobie uzmysłowić, jak bardzo one małe są. I dlatego ciężko jest czasami nam rozmawiać o nich, no bo no nie są widoczne gołym okiem. Także pamiętajcie, że na biologii jesteście w stanie zobaczyć sobie większość owadów, czy pajączków, czy nie wiem, jakichś, nie wiem, nawet organów, które macie, typu, nie wiem, jak paznokieć czy włos. A tutaj mówimy o atomach, o czymś takim bardzo, bardzo, bardzo małym. W sumie pytanie, czy nie, włos to nie jest organ, a nie paznokieć, także wybaczcie. Niekompetencja, nie, moja wyszła tutaj. Spoko, nie? No, ale rozumiecie, o co chodzi, nie? Że jakby możecie zobaczyć to, te pewne rzeczy, a w chemii raczej nie widzicie. Mówimy o jakimś takim ogólnym zjawisku. No dobra, słuchajcie, ale żeby było trochę ciekawiej, to te atomy są na tyle interesujące, że już w 1989 roku naukowcy z IBM ułożyli, słuchajcie, napis atomów ksenonu na krysztale niklu za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego. Słuchajcie, co im wyszło? To, co tutaj widzicie, te kuleczki w tym obrazku, czyli te właśnie rzeczy, to wszystko, co tutaj jest, to IBM,
to są atomy, to są pojedyncze atomy ksenonu, tak, ustawione na krysztale niklu. Za pomocą takiego urządzenia, które nazywa się skaningowy mikroskop tunelowy, on wygląda zupełnie inaczej niż mikroskop, który znacie z biologii. Ten, który tutaj jest akurat na zdjęciu, znajduje się w londyńskim Centrum Nanotechnologii. No i działa to trochę w ten sposób, że mamy taką specjalną iglicę, która jest w stanie dosyć precyzyjnie chwycić atomy i je przesuwać w przestrzeni. No i potem musimy mieć odpowiednie oczywiście urządzenie, które zrobi im w tym momencie, jak już ustawimy coś, zdjęcie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, znaczy nic dziwnego, no wiecie, to jest ogromna umiejętność przesuwać atomy w przestrzeni, ale gdyby tak zrobić z nich film, IBM nie stanął tylko na zrobieniu napisu IBM, nie poprzestał na tym, tylko w 2013 roku stworzyli coś, co mówimy, że jest najmniejszym filmem świata, tak go nazwali w ogóle, chłopiec i jego atom. Ja wam puszczę kawałek tego filmu, tak żebyście zrozumieli, co tak naprawdę teraz przed wami się znajduje. Do znalezienia jak najbardziej na YouTubie. Jak widzicie, mamy tutaj atomy powiększone 100 milionów razy i właśnie naukowcy IBM-a stworzyli sobie taki model, w którym, jakby wam to wytłumaczyć, 242 zdjęcia, które prezentują nam 65 cząsteczek tlenku węgla 2, ale wy widzicie tylko węgiel tak naprawdę i one poruszają się po pewnej przestrzeni i tworzą film. Tworzą film. 242 zdjęcia. Zobaczcie, jak to wygląda. To wszystko, te błyszczące kulki, które tutaj widzicie, to są sfotografowane atomy, które występują nad przestrzenią, tak wystają nad przestrzenią taką płaską i to jest węgiel, pod spodem jest tlen, CO to jest właśnie czad i one są przesuwane, czad, czyli tlenek węgla 2 i one są przesuwane i animowane, tak jak tutaj widzicie. Czyli taka zabawa, tym skaningowym mikroskopem tunelowym chwytano pojedyncze te cząsteczki, przesuwano i robiono zdjęcie. I znowu przesunięto i zrobiono zdjęcie i z tego wyszedł sobie taki film. Nie będziemy teraz oglądali go w całości, odsyłam was do zadania domowego, żebyście sobie na YouTubie znaleźli taki filmik właśnie Chłopiec i jego atom, najmniejszy film świata z 2013 roku, zrealizowany przez IBM. No dobra, no w sumie zobaczyliśmy prawie cały, no, to już możemy sobie dokończyć. Ok, zobaczcie, wszystko to zrobione jest z atomu, właśnie oglądacie atomy. No czyli jakby ktoś zadawał sobie pytanie, czy to prawda, że świat zbudowany jest z atomów, oczywiście, że tak, ale dochodząc do ważnego podsumowania, skoro jesteśmy zbudowani z atomów, to naukowiec badający atomy jest w zasadzie zbiorowiskiem atomów, które badają same siebie. Taki mem ostatnio mi wpadł z portalu crazynauka.pl, polecam wam, wpadnijcie sobie tam. Bardzo fajne małżeństwo prowadzi tego bloga i można sobie poczytać dużo takich naukowych ciekawostek. Dobra, ale jedziemy sobie dalej. No właśnie, co wspólnego ma atom z pierwiastkiem chemicznym? Bardzo często te dwie rzeczy są mylone. Mi też czasami się to zdarza, więc ja dokładnie to rozumiem. Czasami w zapędzie lekcji raz mam na myśli atom, mówię pierwiastek, raz mam na myśli pierwiastek, mówię atom. Ale uszeregujmy sobie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Z definicji, atom jest najmniejszą częścią pierwiastka, która zachowuje jego właściwości chemiczne. To, co tutaj macie, to jest nic innego jak, powiedzmy, model atomu złota. Okay? To jest model atomu złota, ale pojedynczego. I on ma właściwości takie, jakie złoto ma w całości, tak jakbyśmy opisywali jakąś grudkę złota. Ale teraz zobaczcie, dopiero skupiska tych atomów, jeszcze większe skupiska, które tu widzicie na zdjęciach, widzimy w pojedyncze, te kropeczki tworzą właśnie kryształ złota, a te z kolei mogą tworzyć samorodki złota, które możemy wydobywać w kopalniach, na przykład na Dzikim Zachodzie, no już nie takim dzikim. Czyli zobaczcie, atom jest najmniejszą częścią pierwiastka, która zachowuje jego właściwości chemiczne, a pierwiastek chemiczny to zbiór atomów o, uwaga, jednakowej liczbie atomowej, czyli liczbie protonów i elektronów. No dobra, to w takim razie już wiecie, czym się różni atom. Atom to jest najmniejsza, a pierwiastek to jest zbiór już tych wszystkich takich samych atomów. No dobra, a skoro już wiemy, że te atomy istnieją i wiemy, że cały świat zbudowany jest z atomów, to teraz przed nami kolejne pytanie. Z czego zbudowane są atomy? No właśnie, i teraz słuchajcie, trzy cząstki elementarne. Pierwsza z nich nazywa się proton. Słuchajcie, proton to jest sobie
taka cząstka elementarna, która ma ładunek dodatni, czyli tutaj zapamiętajcie sobie ten znaczek plusik w symbolu, tu widzicie, tu jest symbol P+, i ten znaczek właśnie, który tu widzicie, oznacza, że ta cząstka elementarna ma ładunek dodatni. Ona znajduje się wewnątrz jądra atomowego i waży 1 unit. Potem mamy neutron, cyk, proszę bardzo, mamy neutron i nieładnie to wyszło, tak zrobimy sobie. Proton, tu mamy neutron, on ma symbol do góry w górnym narożniku 0, ponieważ ma obojętny ładunek elektryczny, w sumie nie ma ładunku elektrycznego żadnego i też waży 1 unit. No to właśnie jest neutron. I ten neutron również znajduje się, uwaga, w jądrze atomowym. I teraz mamy elektrony, zobaczcie, elektron ma symbol E-, minus oznacza, że ma ujemny ładunek elektryczny i, uwaga, waży bardzo, bardzo mało w porównaniu do protonu i neutronu, bo waży 0,5 unita, czasami jest to podawane jako 1836-37 unita. Także w cyfrze z przecinkiem to macie 0,5. I tam obok sobie krąży tutaj taki model atomu helu, żebyście zrozumieli, że mamy protony i neutrony wewnątrz tego tutaj naszego jądra atomowego, one tworzą jądro atomowe, a elektrony krążą sobie po powłokach, ale o tym powiemy sobie na kolejnych naszych zajęciach. Zapamiętajcie sobie trzy cząstki elementarne: protony, neutrony, elektrony, P+, N0, E-. No i teraz jeszcze pojawia się takie hasło nukleony. O, nie tym, nie tym, nie tym. Jeszcze pojawia się takie hasło nukleony. I teraz czym są nukleony? To jest w skrócie w sumie określenie tego, co znajduje się wewnątrz jądra atomowego. I tutaj mamy taką animację interaktywną, tak na chwilę sobie się tym zajmiemy, żeby wam pokazać, jak te nukleony możemy tutaj jakby tworzyć. Czyli zapamiętajcie sobie, że to jest wspólna nazwa dla neutronów i protonów razem wziętych. Ok, zobaczcie, odpalam sobie tutaj model atomu tworzenie i teraz zobaczcie, mam protony i neutrony i je wkładam do środka, zobaczcie, i pojawia mi się, jakie atomy teraz sobie składam, czyli to są nasze nukleony. Tu nukleonów są dwa tak naprawdę w tym momencie. Mogę sobie dodać kolejny proton, kolejny neutron i teraz mam cztery nukleony to hel. I jak dodam kolejny proton na przykład, to już mam ile nukleonów? 5 nukleonów mam, mogę sobie dodać kolejny neutron, i mamy 6 nukleonów, czyli zapamiętajcie sobie, że nukleony to jest to, co znajduje się w jądrze atomowym, czyli to ten środek naszego atomu. No dobra, jedziemy sobie dalej. No właśnie, teraz słuchajcie, ciekawą historią jest też to, że atomy, znaczy w sumie pierwiastki, gdzie mówiłem, że to często się myli, inaczej, atomy pierwiastków występują w różnych odmianach. I to wcale nie jest tak, że wodór to tylko atom, który składa się z takiej ilości protonów i takiej ilości neutronów, tylko może trochę być to różne. I te różnice nazywamy izotopami. To trochę tak jest jak z babeczkami, które kupujecie sobie w cukierni. Każdy z was wie, jak wygląda babeczka, ale przecież nie do końca, jak mówicie babeczka, nie macie na myśli smaku na przykład tej babeczki. Czyli wiecie, jak wygląda muffinka, no bo tutaj wam przedstawiłem na zdjęciach, że mogą być różne rodzaje, ale przecież mogą się różnić różnymi właściwościami, bo są różne rodzaje babeczek, różne rodzaje mafinek. To tak samo jak na przykład właśnie z pierwiastkami. I w związku z tym definicja izotopów jest taka, że to są odmiany tego samego pierwiastka, czyli na przykład wodoru, tlenu, pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze atomowym. Czyli zapamiętajcie sobie, tylko neutronów, nie protonów. Okay? No to zwróćcie uwagę sobie na tą tutaj animację, która właśnie się wgrywa, a ja w tym czasie jeszcze postaram wam się jeszcze raz wyjaśnić. Czyli są takie pierwiastki chemiczne, które występują w odmianach. Cały czas są tym samym pierwiastkiem, czyli na przykład wodorem, tlenem, azotem, węglem, ale mają swoje różne odmiany. Też czasami jak, to tak podobnie jak kwiaty też mamy, na przykład tulipan, każdy z was wie, jak wygląda tulipan, ale przecież dobrze wiecie, że mogą mieć różne kolory, różne kształty płatków i tak dalej. To jest właśnie podobnie jak tutaj z izotopami. Zobaczcie, tu mamy wodór, tak, jego pierwszy izotop, który ma tylko jeden proton i masę, liczbę masową 1. I w tym momencie, jak dołożę sobie do niego jeden neutron, nadal mamy wodór, ale to jest inna odmiana wodoru, a jego liczba masowa to 2. Dlaczego? Bo to jest 1 unit i to też jest 1 unit. Przypominam wam, że każdy neutron waży 1 unit i każdy proton waży 1 unit. Jeżeli dołożę sobie jeszcze jeden neutron,
to po pierwsze pojawia mi się niestabilny, czyli już widzimy, że tutaj może się szybko rozpaść, a ten izotop, gdyby był stabilny, miałby liczbę masową 3. Ale przecież możemy sobie zmienić na przykład na lit. Zobaczcie teraz lit. Tu mamy jedną z odmian litu, tak? Czyli mamy, uwaga, jego liczba masowa to jest 7. Widzimy, że ma 4 neutrony i 3 protony. Teraz jak odejmę sobie na przykład od niego jedną kuleczkę, zobaczcie, to też jest lit, ale ma 3 neutrony i 3 protony. Lit 6, tak się nazywa jego odmiana, tak? Także izotop lit 6. I jego liczba masowa to jest 6. Co w takim razie decyduje o tym, co to jest za pierwiastek? Liczba protonów, zobaczcie. Czyli nadal mam 3 protony, jak dodaję sobie neutron, to nadal mam lit. Czyli nie zmienia mi się rodzaj pierwiastka chemicznego, ale zmienia mi się jego odmiana, odmiana litu. Teraz ten lit to jest tak zwany lit 7, czyli jego liczba masowa to jest 7. To już wiecie, co to są izotopy i czym się od siebie różnią. Różnią się liczbą neutronów, tylko i wyłącznie. No i oczywiście też liczbą masową. No właśnie, jak jesteśmy przy liczbie masowej, to zobaczcie, tutaj mamy, o, tutaj mamy takie tajemnicze skróty. Skrót EAZ. Co się kryje pod tymi skrótami? Bo bardzo często jest tak, że na lekcję ktoś nam każe zapisać to w symbolice EAZ. No to trzeba sobie przypomnieć, co jest czym. Po pierwsze, z układu okresowego zawsze odczytujemy symbol pierwiastka chemicznego, więc E to po prostu symbol pierwiastka chemicznego. Tam może być C jak węgiel, Na jak sód, O jak tlen i tak dalej. Teraz do góry, w tym górnym narożniku jest literka A. Ta literka A to jest tak zwana liczba masowa. Liczba masowa jest sumą liczby protonów i liczby neutronów. Tak jak przed chwilą pokazywałem na przykład wam lit 7, jego liczba masowa wynosiła 7, czyli tyle w sumie wynosi liczba protonów i neutronów razem wziętych. Przypominam wam, że każdy proton i neutron waży po jednym unicie i stąd się bierze ta liczba masowa. No a liczba atomowa Z bywa czasami nazywana również liczbą porządkową. Słuchajcie, to jest nic innego jak liczba protonów. Liczba protonów, czyli w tym momencie jednego ze składników jądra atomowego. No dobrze, no to już w tym momencie wiemy, jak to wygląda, co jest czym. A to liczba masowa, Z to liczba atomowa, czasami liczba porządkowa też jest tak nazywana, a E to po prostu symbol pierwiastka chemicznego. No i skąd wziąć te różne cyferki? Najczęściej te atomy są tak zapisywane, jak tutaj w przykładach, które macie przed sobą. I teraz tak, gdybym z tego zapisu, który jest tutaj, dla tych różnych pierwiastków, tutaj mamy wodór w dwóch odmianach, zobaczcie, tak zwany wodór 1, inaczej nazywany protem, i wodór 2, czyli deuter, potem mamy tlen, azot, przepraszam, sód i fosfor. No właśnie, no to teraz, jeżeli mielibyśmy takie zadanie, żeby obliczyć, ile tutaj jest protonów i neutronów, to jak to zrobić? Pierwsza sprawa jest taka, że zapamiętajcie sobie, że liczbę neutronów obliczamy odejmując od tej górnej liczby, czyli liczby masowej A, dolną liczbę, czyli liczbę atomową Z. Na początek jednak tak, jeżeli mamy ten zapis tutaj, muszę sobie przesunąć mikrofon, bo muszę się pochylić, jeżeli mam sobie tutaj ten zapis H1,1, to jest tak naprawdę informacja, że jest jeden proton, ok? Pamiętajcie, liczba atomowa Z określa liczbę protonów. Proste. A teraz, gdybym chciał sobie obliczyć liczbę protonów, to A minus Z, czyli w tym momencie 1 minus 1 równa się 0 neutronów. Tak? Czyli zapamiętajcie sobie A minus Z w tym przypadku. No to jedziemy sobie dalej tutaj. Ten izotop wodoru też ma jeden proton. To jest zgodne z tym, co wam mówiłem wcześniej, że izotopy tego samego pierwiastka nie mogą różnić się protonami, bo to jest ten sam, liczbą protonów, bo to jest ten sam pierwiastek chemiczny, ale liczbą neutronów tak. I zobaczcie, teraz 2 minus 1, bo A to jest 2 minus 1, równa się 1 neutron. Skąd ta dwójka? Przypominam wam, że to jest nasze A, czyli nasza liczba masowa. A jedynka to jest nasze Z, czyli liczba atomowa, czyli górna minus dolna ewentualnie w tym zapisie. Dalej mamy tleny. Ta liczba, czyli liczba Z, określa nam, że mamy 8 protonów. Teraz, żeby obliczyć liczbę neutronów w jądrze tego akurat izotopu tlenu, bierzemy sobie liczbę masową minus liczbę atomową równa się 8 neutronów. Czyli jeszcze raz, dla pewności, stąd się wzięła 16, tak, to jest liczba masowa, a to jest liczba atomowa. No dalej mamy sód. Czyli znowu, ta 11 oznacza, że jest 11 protonów w jego jądrze, w jądrze tego izotopu, 11P+. Tutaj nie wyszło mi P+. No, będziecie wiedzieli, o co chodzi. A liczbę neutronów obliczamy odejmując 23, czyli liczba
liczba masowa minus 11, czyli liczba atomowa, równa się 12 neutronów. Znowu jeszcze Wam zaznaczę, 23 to jest 11, żebyście pamiętali, skąd się jakie cyfry biorą. I tutaj mamy fosfor. No i znowu 15 to jest 15P+, czyli 15 protonów. I liczba neutronów to 31 minus 15 równa się 16 neutronów, jeżeli się nie pomyliłem w tym stresie. 31, a 15 to jest to. Proste, prawda? No właśnie, i w ten sposób to, co przed Wami jest, to są tak zwane nuklidy, czyli jądra atomowe o określonej liczbie protonów i neutronów, czyli w tym zapisie to jest zapis nuklidu konkretnego, tak? Czyli w tym, z tego możemy wyliczyć sobie, ile jest właśnie protonów, ile jest neutronów, w ten sposób. No dobra, prościzna, jak widzicie, bo to często nam się myli. Pierwsza sprawa, jeżeli bierzemy sobie układ okresowy pierwiastków, tutaj jest w kawałek wklejony, to zapamiętajcie sobie, że w układzie okresowym pierwiastków te cyferki, które są tutaj, te z przecinkiem, to jest nic innego jak, uwaga, to są masy atomowe. Czyli nie mylić tego z liczbą masową. To są masa atomowa. Ok? No i właśnie. To w takim razie, czym różni się liczba masowa, ta liczba masowa A, od masy atomowej? No to zobaczcie. Definicja mówi nam wprost, że liczba masowa, czyli to, co wcześniej mówiliśmy sobie, liczba masowa, czyli to nasze A, to jest liczba protonów i neutronów, inaczej nukleonów, razem je tak nazywamy, w jądrze atomowym określonego pierwiastka. Ok? A teraz uwaga, masa atomowa to jest masa pojedynczego atomu wyrażona w jednostce masy atomowej U, unit, tak czytamy. To jest taka jednostka specjalnie zrobiona, stworzona po to, żeby nam wygodniej się liczyło zadanka z chemii, no i te wszystkie inne czary-mary. I uwaga, tutaj najważniejsze, jest średnią mas wszystkich izotopów danego pierwiastka. Czyli tak jak Wam powiedziałem wcześniej, że niektóre pierwiastki chemiczne występują w odmianach, tak? No to w tym momencie bierze się średnią z tego wszystkiego i wylicza się to wszystko. I w tym momencie wychodzi nam ta średnia i dlatego ta średnia będzie zawsze z przecinkiem. Co to jest ten unit? Zwróćcie uwagę, tutaj mamy. Co to jest ten jeden unit? To jest 1/12 masy izotopu węgla C12. I dokładnie w gramach wynosi tyle, czyli bardzo, bardzo mało. Dlatego no, nie jest wygodne do stosowania i wprowadzono właśnie taką jednostkę jak unit. No i teraz w układach okresowych właśie te nasze pierwiastki chemiczne są opisywane masą atomową, czyli średnią. No i właśnie, zobaczcie sobie tutaj, jak ta średnia działa właśnie w naszych tutaj tych mieszaninach, które występują w naturze. To, co tutaj teraz zrobiłem, to macie graficznie przedstawioną mieszaninę izotopów wodoru, które występują w przyrodzie. Jak widzicie, wodór 1, tak zwany ten nasz prot, i wodór 2, czyli deuter, występuje w takich ilościach, jakie tutaj macie. Czyli ten wodór 1 to prawie 99,9885%, czyli wszystkich tych naszych atomów wodoru w przestrzeni całej, która nas otacza, jest bardzo dużo. No i śladowe ilości są tego naszego deuteru. No i to widać tutaj po tej jednej zielonej kropeczce. I teraz zobaczcie, jeżeli mówimy o średniej masie, to wiemy, że większość to będzie ważyła sobie ten nasz jeden unit, ale na to, że troszeczkę jest też tego cięższego, który waży 2 unity, tego wodoru 2, no to w tym momencie wiemy, że ta nasza masa nie będzie wynosiła równo 1, tylko będzie troszeczkę większa przez to, że średnio jest jeszcze ta druga odmiana wodoru. Jak to jest z litem? Zobaczcie, lit występuje w przyrodzie w dwóch izotopach, lit 6 i lit 7. O, to są oczywiście liczby masowe, 6 i 7. No i teraz uwaga, tu macie skład, że no 7,6% występujących w przyrodzie wszystkich atomów litu to jest ten lit 6, a cała reszta to jest ten lit 7. Czyli jak widzicie, średnia masa litu to jest prawie 7. Dlaczego prawie 7? No bo troszeczkę nam jeszcze występuje tego litu 6, więc to nie będzie równe 7. No i stąd to nam się bierze. No i ostatni, który możemy sobie zobaczyć, zobaczcie na przykład azot. Azot w przyrodzie też występuje, zobaczcie, w dwóch izotopach, dwóch odmianach. Azot N14 i N15. I tu widzimy, że tego N14 jest troszkę w przyrodzie. Większość N15 jest troszkę w przyrodzie, większość to jest N14. No i tu widzimy w procentach skład, czyli wiemy, że będzie to 14 z haczykiem, no bo wiadomo, że ten haczyk, czyli ta odrobina więcej, to wpływa na to tam występowanie cięższych atomów, cięższych odmian, cięższych izotopów azotu.
Czyli już wiecie, co to są izotopy i czym różni się, no to już izotopy to było wcześniej, i czym różni się ta właśnie liczba masowa, to nasze A, od masy atomowej. Zapamiętajcie sobie, masa atomowa to jest po prostu średnia mas wszystkich izotopów, no, uwzględniając oczywiście ich występowanie w przyrodzie. No i przebrnęliśmy przez lekcję mówiącą o tym, z czego zbudowane są atomy, a w tej lekcji dowiedziałeś się, jak zbudowana jest materia, co wspólnego ma atom z pierwiastkiem chemicznym. Już wiesz, że atom to pojedynczy przedstawiciel pierwiastka chemicznego, który ma jego właściwości. Co i gdzie znajduje się wewnątrz atomu, przypominam, protony i neutrony to nukleony, które znajdują się w jądrze atomowym, a elektrony krążą dookoła tego jądra atomowego. O co chodzi z tymi izotopami? Już wiesz, że izotopy to tak naprawdę odmiany tego samego pierwiastka, tak? Czyli różniące się budową wewnętrzną, czyli ilością neutronów w jądrze atomowym. Co kryje się pod symbolami E, A i Z? E to symbol po prostu pierwiastka chemicznego z układu okresowego, A to liczba masowa, Z to liczba atomowa, inaczej nazywana liczbą porządkową. Czym różni się liczba masowa od masy atomowej? Już wiesz, że liczba masowa określa konkretnie masę danego nuklidu, czyli rodzaju jądra, o którym akurat mówimy w danym, nie wiem, zadaniu, a masa atomowa to jest średnia mas wszystkich izotopów danego pierwiastka, jakie występują w przyrodzie. Czyli ta, zawsze będzie gdzieś tam ta cyferka z przecinkiem. Jeżeli tych izotopów, czyli odmian jest kilka, no to to się wszystko uśrednia i stąd bierze się masę atomową. No i tyle. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.